mamy przewodniczącego, czyli Jacka z jurorami. Czekamy na werdykt. Przede wszystkim bardzo wam dziękuję wszystkim, bo dla człowieka, który układa słowa, bo tak się ładnie mówi, układa słowa, to każde spotkanie z nowym wykonaniem, z nową koncepcją, z nową duszą, z nowymi oczami, to jest przeżycie. Przyznaliśmy dwa wyróżnienia i pierwsze miejsce. Wyróżnienia równorzędne. Paulina Zaleś. Zapraszamy. Paulinka już jest obok mnie, jako wyróżniona. Czekamy dalej, Jacku. Drugie wyróżnienie. Trio męskie Skandal. Brawa. Chodźcie tutaj. I nasze trio przyznało pierwsze miejsce dla Ewy Farna. Ewunia. Chodź do nas. Ewa Farna. Nie wiem, czy kamery to pokazują. Ona naprawdę jest zaskoczona, bardzo przejęta. Halo? Dobrze, poczekamy. No, dawno nie miałem takiej radości obok siebie. Gratuluję ci. Brawo dla wszystkich. Muszę państwu powiedzieć, to jest duża frajda patrzeć, jak ktoś tak się cieszy jak Ewa. Za chwilę finał w szansie. Proszę państwa, gwiazda dzisiejszego programu Jacek Cygan. Dziękuję ci bardzo, Jacku, serdecznie. Oraz wspaniali goście. I wspaniali goście Piotr Rubik i Ryszard Rękowski. Każdy będzie miał nowy wiek. Najlepsze dopiero przed nami. Świat dobry jak dobry sen. Więc spieszmy się z toastami. Ten toast odmłodzi cię. Zamłodzi na sen. Zastarzy na grzech. Pijmy przy stole, by tu na dole źle nie działo się. Zamłodzi na sen, zastarzy na grzech. Wypijmy przy stole za błędy na dole, by ich było mniej. Nie pijmy za błędy na górze. Tam nie zmienia się nic mimo lat. Znasz prawdę o głowie i murze. Daj spokój za piękny świat. Nie dajmy się też wariować. A gdy jest naprawdę źle, pod dach przyjaciół się schowaj. I ten toast z nami znieś. Zamłodzi na sen. Zastarzy na grzech. Wypijmy przy stole, by tu na dole źle nie działo się. Zamłodzi na sen. Zastarzy na grzech. Wypijmy przy stole za błędy na dole.